Cześć kochani, dzisiaj będzie haul z H&M-u. Jak oglądaliście moje ostatnie zakupy, to niestety były niewypałem. Ta paczka za 800 zł wróciła cała do H&M-u i postanowiłam spróbować jeszcze raz. Tym razem mamy 7 produktów, to są 3 marynarki, 2 pary spodni i 1 buty. Zobaczymy, jak to się prezentuje, może coś z tych rzeczy będzie się nadawało do użytku, może coś Wam się spodoba. Także zaczynajmy. Pierwsze mamy spodnie. Już otwieram. Opisane są jako beżowe. To są spodnie, nie jeansy, tylko takie eleganckie bardziej. Ja już... A dobra, już czaję. Dotknij materiał. No, sztywny, gruby. Tak, sztywny, taki grubszy. Rozmiar, słuchajcie, to jest 38. Miał być wysoki stan, może to jest, a może jednak nie jest, bo takie mam wrażenie, że nie jest. Szerokie noga, widzę, zniknie. Ja to oglądam razem z Wami pierwszy raz, także przy Was otworzyłam to pudełko. No, tu niby spoko, kieszenie z tyłu. To są atrapy kieszeni, z przodu mamy normalne i takie zakładki. Zobaczymy, jak wygląda to na ciele. Już Wam zaraz je znajdę. Przeczytamy opis. Tutaj wyglądają na modelce, jakby taki był cieplejszy beż, prawda? No, światło. No, i tak ładnie odbijają z tym granatowym sweterkiem. No i na tle takim, wiesz. Słuchajcie, to są spodnie chinos. Cena tutaj widzicie 99,99. Tutaj żadnych promocji nie było, bo to są, jest wszystko nowa kolekcja. Z bawełnianego diagonalu. Dobrze czytałam? Niski stan. Aha. Rozporek na suwak. Materiał wierzchni to jest, słuchajcie, bawełna, kieszenie, podszewka to jest poliester. No także spoko, że to jest bawełna, tylko taka sztywna bawełna. Tak. O, tu mamy ładny kolor marynarki, która mnie interesowała. Uznajmy, że to taki. Albo przy tym świetle, albo lekko też w zieleń wpada. Albo ja mam z widzy. Ale otwierajmy, zobaczymy, co to jest. Przyjemna w dotyku, niezbyt gruba. Powiem Wam, fajna struktura taka marynarki, zerknijcie. To nie jest chyba poliestrowa marynarka, bo taka naprawdę jest przyjemna. Ta struktura jest bardzo fajna, podoba mi się. Prosta, na jeden guzik, słuchajcie, półokrągłe mamy na dole poły. Co tu więcej? Kieszenie. Prawdziwe do rozprucia. Nie mamy tej patki nad kieszeniami i z tyłu, zobaczcie, jest na prosto, nie mamy tego rozporeczka, tak? Ale dość spoko ten kolor, podoba mi się i materiał mi się podoba. A zaraz przeczytamy, co to jest. Marynarka, zobaczcie, ładnie wygląda na modelce. Bardzo ładnie według mnie. I cena jej już szukamy. 130 zł, zerknijcie sobie na dole. No i zresztą my to wszystko podlinkujemy Wam, także zobaczycie, jak na stronie będziecie mogli to znaleźć. Prosta marynarka, jednorzędowa. I mamy tu, słuchajcie, tak. Oczywiście spód to jest poliester 100%, a materiał wierzchni poliester 7%, wiskoza 81% i len 12%. I powiem Wam, naprawdę mi się podoba ten materiał. Super. To nie jest jakaś zimowa marynarka, ale taka... Wiesz to, kto tam? Letnia. Taka dość letnia, dokładnie. Kolejna rzecz, to chyba są spodnie. To nie są czarne spodnie, żeby nie było. To jest szaro-grafitowy kolor. To też są spodnie w kant. Mi się podobały, widziałam u dziewczyn, jak kupują te z Zary. Ale ja jakoś na nie nie trafiłam, a ogólnie na stronie to mam problem coś kupić w Zarze, bo jak ja widzę te modelki pokrzywione tam, to jakoś mi nie idzie, nie idą zakupy. Fajnie one są tak, nie mają paska, zaczekajcie, to zapnę. Tu są dwie haftki. Ale te chyba mają wyższy stan. Tak, no te na pewno powinny mieć wyższy stan i to jest rozmiar 36. Sorry, nie powiedziałam Wam o marynarce, to jest SK. To mają rozmiar 36, bo mi się wyglądały takie obszerne na modelce. Ale tak, mają wysoki stan, mega. Tak, mamy kieszonki. Z tyłu mamy kieszonki, tak przyte te udawane.
No i takie dość szerokie są te spodnie. Ładnie, dość ładnie są zrobione, muszę przyznać. I też struktura materiału jest fajna. Zobaczcie, to nie jest jakiś taki, nie wygląda jak jakiś poliester świecący, tylko tak fajnie, naprawdę. A zaraz przeczytamy, z czego one są. Bo jak znam życie, to są z poliestru, no nie? Ale ładnego. Tu jest opisane już, o, mamy modelkę. Ja tej marynarki nie brałam, ale fajnie ona wygląda. Mi się podobają, jak te spodnie wyglądają na niej. 135 zł, eleganckie spodnie z wysoką talią i ciemnoszary jest określony ten kolor, słuchajcie. No i mamy materiał wierzchni. Poliester 76, wiskoza 18 i elastan 6. Ale to naprawdę fajnie wygląda. Super. I takie w dotyku są fajne. Przymierzymy, to wtedy będziemy się wypowiadać dalej, jak leżą. Tu jest kolejna marynarka. W takim jasnym różu, pudrowym. Brakowało mi tego. Brakowało różowej marynarki. Też mamy na jeden guzik? Nie, tak. Tu mamy... Nie, dwa. Tak. No materiał nie jest zły, ale tak jakoś ładnie na tym różu on nie wygląda. Z tyłu też zerknijcie, że nie mamy żadnego rozporka. Kieszenie tak jak w tamtym przypadku. Bez patek. Dłuższa jest. Też jest rozmiar S, bo to większość tych marynarek teraz to są oversize'owe. Guziczki. Takie ładne, białe, jakiś z szarym odcień tych guziczków. Teraz przeczytamy, co to jest za materiał. Jacket, proszę bardzo, 130 zł. Tak się prezentuje na modelce. Jak mówiłam, mam słabość do tych ciemnych modelek. Mi się wszystko na nich podoba. Jasno-różowy. I już mamy trzewka poliester. Materiał wierzchni. Poliester 75 i wiskoza 18. Znaczy się mi, tak jak mówiłam wam wcześniej, w marynarkach to ogólnie jakoś tak mocno na tym przeszkadza. Coś w świetnym kolorze. No nie, no ale marynarka. Ale ona mi się podobała na stronie. Znaczy się, nie wiem, czy to jest jakiś użyteczny kolor marynarki ogólnie. No użyteczna to jest ta pierwsza. Ale, nie? Gdzie tu jest jakieś zaklejenie? Nie ma. Ale no kolor jest przefajny. Ciekawe, czy też jest na ciemnej modelce, czy nie? A, on jest jakoś taka... Dlatego ona troszeczkę tak inaczej. No spoko, tak widać, że to jest splot taki z lnem. No na pewno to nie jest 100% lnu, ale jakaś ilość tak. Jest tego lnu. Ale ma taką tak, strukturę już ma, strukturkę. Jest len. Zobaczcie, z tyłu też nie mamy tutaj rozporka. Za to z przodu są przy kieszeniach te patki. No na jeden guziczek i półokrągło. Tak, ale ta struktura dużo robi, wiesz? Tak. I to też jest rozmiar S. Ciekawie wygląda, prawda? Zupełnie. Jakby był taki jak ten różowy, to... Ale pokażę wam. Według mnie też inaczej wyglądał. Tu zielony na zielonym zrobili. 150... Oczywiście, że na ciemnej modelce. 150 zł ta marynarka. Bo też ładnie się prezentuje, prawda? Ona ma tu spódniczkę jeszcze tego typu. Ja nie widziałam takiej spódnicy. No właśnie. Mamy od razu, że to jest obszerny model. I mamy podszewkę poliester, a w górę to jest 42 wiskoza i 58 lnu. No, także spoko. I fajna, naprawdę fajna ta struktura jest, super. I mamy coś, co tak wpadło mi w ostatniej chwili, ale nie wiem, dlaczego to wzięłam. No bo mam, to jest, jak to było, ta kurtka taka koszulowa, tak? A. To był jakiś czas... Modne, ze 2 lata temu one były modne. Ja już mam coś takiego i dużo ładniejszego uważam niż to, co w tej chwili wziąłam. Powiem wam tak, to jest taki chamski poliester, jejciu. Jakby po prostu, zobacz to, buteleczki prosto, świeżutko przerobione buteleczki. No tak, czuć, tak. Śliski taki, sztywny, niemiły. Kolor, poza tym, że kolor jest ładny. Kolor jest okej. Okay. Prawda? I też jest rozmiar S. Zobaczcie zresztą pod spodem, widać właśnie ten materiał. Tak. Jak to jest, myślę, że nie jest specjalnie nawet przyjemne to jest dla ciała. Chociaż tego samego się nie nosi, tylko na coś, tak? Mamy ładne kieszenie, ogólnie uszycie i tak dalej. Model uważam, że jest ładny. Ale materiał się... chyba się zakotować muszę od razu w tym. I już szukamy... Tu chyba mamy kurtka koszulowa, oversize.
No też ładnie wygląda na modelce. Rozpięta, spoko. Tak ma być. Tak ma być. O, jej cena to jest 100. I, no i poliester 82%, 9 wiskozy i akrylu 9. Także słabo. Ja wziąłam eskę, bo obszerny ten rozmiar był opisany. I ostatnia rzecz, to wyjęłam, to jako pierwsza odłożyłam, to są buty. Rozmiar 39, ale jakieś takie malutkie buty wyglądają. Sandały czy? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Co ci nie wiem, czy je w ogóle będę otwierać. No dotknij ten materiał, to jest taki do założenia na raz. To jest taki wiem, plastikowy, jak z Chińczyka byś kupił. Jak z Chińczyka za 20 zł te buty sprzedają. To tak one wyglądają, tutaj mają taki klej, wychodzi. I nie, równo widzę. Zrobione. Ja nie wiem, czy ja bym to w ogóle chciała przymierzyć. Chyba nie. Tego nie będę przymierzała, bo chcę to oddać z powrotem. Tak, ale one nawet są nierówno zrobione, jak od środka tam. No tak, są zrobione. No to ogólnie kształt wygląda ładnie, tak? Ale one są tak, słuchajcie, związane, że nie wiem, jak ja bym to rozwiązała, czy później by nie było problem, żeby to oddać. To pomyślimy. Tu są tak przygniecione. O, tutaj jeszcze, nie wiem, wy to tego nie zauważycie, ale wychodzi tutaj, jest taka wypukłość. No właśnie mówię, że to jest... Mówię, od Chińczyka za 20 zł. Także na te buty nie patrzcie w ogóle. Chińczyk też będzie chciał więcej. Buty z odkrytą piętą, słuchajcie. 99,90, proszę, tak wyglądają na modelce. Także ładnie. Obcas 6,5 cm. No oczywiście to jest wszystko poliester. No tak. Poliuretan. I to tyle. Lecimy z przymierzaniem. Pierwsze założyłam do koszulę kurtkę i od razu co to. No wiecie, jak to jest w kurtkach, się szuka kieszeni, no nie? Mamy tutaj takie szerokie rękawy, no wiadomo, że to się nie zakładamy za taki, niekoniecznie taką koszulkę, tak? Tylko na coś grubszego możemy to zarzucić. Ogólnie kolor naprawdę ładny, prawda? Mhm. No ale poza tym jest nieprzyjemne, sztywne takie i no niefajne. Tył dłuższy. Najładniejszy jest kolor i tutaj te kieszenie fajnie wyglądają, że one takie duże są. Ekstra. Ogólnie połączenie kolorystyczne tak, ale tak do noszenia, no to ja tego nie polecam. Powiem wam, ta zielona jest śliczna. Fajnie, jak ona ożywia. Jejciu, ładna. I naprawdę bardzo mi się podoba ta struktura. No ja mam taką jedną marynarkę. Ładnie to wygląda. Wygląda na coś takiego lepszego. Może, że niekoniecznie nie wiadomo, co to nie jest, tak, bo mam podszewkę poliestrową, ale wygląda tak naprawdę z klasą. Fajnie. No wiadomo, że to troszeczkę trzeba podprasować. Wiadomo, że to jest snuflen, nie będzie idealny, ale taki ma być. Ale taki ma być. Fajna. I o, jeszcze tutaj nie ma żadnego guziczka. To dobrze? Mi nie przeszkadza. W takim przypadku czegoś takiego cieńszego, fajnie. I fajna długość. Widzisz, że dopiero przymierzyłaś tak, to. I super, ale tak fajnie rozświetla, prawda? Mhm. Bardzo fajnie, może dlatego też tak fajnie wygląda na zdjęciu. Ekstra, podoba mi się. Chciałam wam pokazać najpierw długość bez butów, jak wyglądają. Także można spokojnie do Adidasów sobie zarzucić, czy do trampeczek. Powiem wam, fajne, chłodne są. Super, bo są takie luźniutkie. Nie myślałam nawet, że będą tak fajnie wyglądać. Tu mamy takie zakładki duże. I powiem tak, to jest napisane, że to jest niski stan, ale znaczy to nie jest wysoki stan, ale one są według mnie, dla mnie przynajmniej stan taki normalny, standardowy. To nie jest taki opuszczony stan, tak? Nie wiem, jak to wygląda tak w rzeczywistości. Nie, to jest okej. Jest co fajne. No ciekawe, jak wygląda. No i zobacz, marynarka przymierzyłaś, super, nie? No, spodnie super. Też. No, też super. To akurat już dwie rzeczy. No, ta pierwsza to... Powiem tak. Żeby to był materiał inny, to, tak. To kolorystyka i uszycie jest bardzo ładne. O, teraz z butami, tak? Tak, z takimi tak się prezentuje. Ładnie, też ładnie, podoba mi się. Mhm. No, zarzućcie się. Ja to bym raczej z trampkami to śmigła na co dzień, tak? Ale do wyjścia też tak super to wygląda. Chyba ja będę musiał sobie coś porządnego kupić, bo widzę, że normalnie... No, no właśnie. Ale jest bardzo ładne. Ale ja w dresach? Kurczę, coś innego. A
A kup sobie. Ja ci żałuję. No nie, w sumie nie. Założę od razu tą marynarkę jasną. Połączenie no, takie też jest spoko. Tak, tak. Znaczy się, bluzka. Znaczy się ja bym, ona jest lniana. Tak, bardziej taką białą. Ona nie pasuje, tak, tak. Czysta biała. Nie mam białej. Nie masz bluzki. Oczywiście, już zamówiłam. Okrągła, pod szyją, koszulka. Bardzo ładnie no, wygląda z żakietami. Jest, tak. Bo te w szpic już tak się nie prezentują według mnie. Mhm. Mam ale z takim większym wycięciem, to też mi się nie podoba. Uważam, że takie, że tak powiem, nie za dużo. To żakiet też jest ładny. Ale nie aż tak, jak ten zielony namiot ogromny. Tak, a wydawało się, że ta tak, że kremowa będzie... może nie do tego. No może nie do tego, może rękawu nie podwinęłam. No. Wiesz jak jest. To tak, tu mamy taki spokojny. Tak, tym zielonym myślę, że jakbyś założyła to zupełnie co innego. Ale nawet nie myślałam, że te spodnie mi się będą tak podobały. Świetne. Chcesz założyć? Co, te zielone? Co, nie. Nie wiem, jak jestem zielona marynarka, ale ta zielona to powiem do wszystkiego może pasować no. W tym momencie. No bo była spódnica, a teraz będzie te spodnie. No też pasuje na tak. Bardzo. Dokładnie. Ładny, naprawdę bardzo ładny ten kolor. Świetny. No i ten materiał też mi się podoba. Dobra, to już widzieliśmy, tak. Następne przymierzamy. Powiem wam, gorąco jest, ale dajemy jeszcze radę. Teraz chyba lepiej widać kolor tych spodni. To jest ten rozmiar 36. Mamy raz, dwa, trzy. Nie wiem, tak tu z przodu jakoś wypałęczają, czy mi się wydaje. Naprawdę jest wysoki stan, bo zobaczcie, mam je tutaj pod żebra. Także bardzo wysoki. Tył. Tak wygląda. Okej. Bok, taka szerokość nogawki. I jak uważałam, że te będą ładniejsze niż te wcześniejsze spodnie, tak uważam teraz odwrotnie, że mi się bardziej podobają tamte. No przynajmniej dla mnie, tak? Bo może komuś się będą bardziej podobały te. Nie wiem, te takie bardzo poważne. No są takie. Prawda? Mm-hmm. A tamte te można... Te są w sumie elegantsze jakby. No tak. Tak? Przez to taki... Te szycie, to wszystko. Ale kolor okay. Jest śliczny ogólnie. To trzeba powiedzieć, że śliczny, ale nie. To nie są spodnie dla mnie. Zakładam teraz tą różowiutką marynareczkę jaśniutką. Zobaczmy, jak to się układa. Spoko, to też mi się podoba, jak to się układa. Rękaw taki dość długi. Też jest bez guziczków. Bo ja nie patrzyłam na tą beżową. Czy też nie ma guziczków? O, nie ma. Wersje czyli oszczędne. Żadna. Wersje oszczędne te wszystkie, albo te letnie wersje są bez guziczków. Ładny kolor. Poważnie tak wszystko to jakoś razem wygląda, no nie? Tak, no wygrywa zielona, to w ogóle nie ma o czym mówić. Zielona nie ma o czym mówić. I te beżowe spodnie, prawda? Tak, no i ewentualnie ta kremowa. Nie. Nie? Nie, bo mam, ja już pokazywałam. Mam tu zarzucono. Uważam, że w dalszym ciągu ten kolor już nie będę szukać. A, wiem, o, ale on że jest... Że jednak ten kolor tak. Jest ładniejszy. Wiem o co chodzi. Porównanie. No tak. I ten jakoś, może przez to, że ma też tą strukturę troszeczkę, mamy niby taką tą lekką kratkę, to fajnie wygląda. No dobra, czyli co? Ta różowa taka średnia. Ta różowa taka średnia, zbyt jasna według mnie, jak chyba dla mnie. Chociaż nie jest źle. Ogólnie z tego zamówienia zielona marynarka i te spodnie beżowe, ciemniejsze, spoko. To jest fajne. Ogólnie nie można zarzucić tym marynarkom pozostałym też, że jakieś są straszne, tak? Nie. To Boże. Chodzi o kolorystykę, to co... Jak się spociłam. To co mi pasuje. I tyle. Tak. Kochanie, kończmy to. Butów nie przymierzesz, bo nie da. Nie będę chcesz. Ich rozpakowywać, no bo ja bym chciała je oddać. Tak. Bo one są tandetne. No tak, tak. Mają te wykonanie takie tak, trochę słabe, więc... Także tutaj... nie bierzcie ich, nie polecam. To są, uważam, że to jest na jednorazowe wyjście but. Słaby. No chyba, że. Także kończymy. Dziękujemy. Zapraszamy na kolejny filmik. Prosimy o łapeczki. Dzięki. Miłego dnia. Pa.